Cześć, z tej strony Mirek. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam router TP-Linka model TL-MR3220. Jest to jeden z prostszych modeli TP-Linka. Zawiera wejście ethernetowe WAN, czteroportowy switch, wejście USB, do którego możemy podłączyć drukarkę, pendrive'a albo modem 3G. Jest przycisk reset i wejście na antenkę. Po dokręceniu antenki i odpowiedniej konfiguracji router pełni funkcję access pointa, czyli dostarcza na internet bezprzewodowo do naszych urządzeń, czy to telefonów, czy komputerów. Jest to jeden z prostszych modeli TP-Linka, niemniej jednak jak każdy TP-Link ma mnóstwo opcji zaszytych w swoim oprogramowaniu, które w następnym filmie chętnie Wam pokażę. Jeżeli mój materiał Wam się podoba, lajkujcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, komentujcie, liczę na Wasze subskrypcje i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!